Rzeczpospolita Jana Pawła II to temat na rozpoczynający się miesiąc, a dzisiaj jest 2 kwietnia 2014 roku i 9 lat temu Jan Paweł II zmarł w Watykanie. A ze mną goście, dziennikarze, którzy 2 kwietnia 2005 roku byli w Watykanie i relacjonowali te wydarzenia, pani Katarzyna Kolenda Zaleska i pan Piotr Kraśko. witam serdecznie. Dzień dobry. I właśnie o, o tego 2 kwietnia 2005 roku chciałbym zapytać, jak pani redaktor wspomina tamten dzień? No ciężkie pytanie, bo to, to nie są miłe wspomnienia. Znaczy miłe w takim sensie, że to, to nie wraca się do tamtego czasu jakiego do, do czegoś co y, y, y. Co jest dobre, prawda? Myśmy z, drugiej, z jednej strony się spodziewali, że, ta, że tak się stanie, bo byliśmy w Rzymie już od paru dni i taka sytuacja była no, bardzo trudna. Aczkolwiek jak się to stało i zostało ogłoszone, to nikt z nas tak naprawdę nie mógł w to uwierzyć. I ja miałam takie poczucie, że nagle cały świat rozsypuje się na kawałki i bardzo trudno będzie ten świat pozbierać. No, to był także tak, taki czas, gdzie z jednej strony właśnie trzeba trzeba było emocje trzymać na wodze, a z drugiej strony też jakby oddać tamtą atmosferę. Osobom, które, które no nie były wtedy w Watykanie, a które też chciały towarzyszyć papieżowi. Pan, Panie Redaktorze napisał w swojej książce, kiedy świat się zatrzymał, w epilogu tej książki, to były dla mnie może najważniejsze dni w życiu. Powtórzyłby Pan dzisiaj te słowa? Absolutnie. Myślę, że <laughs> nigdy nic takiego nie tylko nie będziemy relacjonować, bo to nie chodzi nawet o sprawy zawodowe, chyba nigdy nic takiego nie przeżyjemy, bo no, ja miałem kilka lat. No, ciężko mi powiedzieć, żebym był świadomym człowiekiem, kiedy Jan Paweł II zostawał papieżem, więc to nie jest takie silne wspomnienie we mnie, ale sam, sam byłem zdziwiony absolutnie wtedy, tak, jak Kasia powiedziała, że w tej chwili, w tamtym momencie, kiedy ta wiadomość się pojawiła tamtego wieczoru, pamiętam, w którym miejscu na ulicy stałem, to dokładnie tak było, jakby świat się rozpadł i to, i to było takie dziwne uczucie. Taka pierwsza myśl była, że i tak nie docenialiśmy tego, co było. To, to jakieś takie przeróżne myśli przelatywały przez głowę, że, że to była nieprawdopodobna historia, to była jakaś niezwykła część opowieści o świecie, o, o, o historii świata, o ludziach i o Polsce, to, no masę różnych rzeczy. I, i to jest naprawdę koniec tej historii. Chociaż ona będzie trwać w naszych głowach, jest w książkach, w gazetach, w pamięci, oczywiście, że tak, ale, ale w takim sensie namacalnym, że może tego było dotknąć, to się skończyło. I to, to jakieś było niezwykłe. Strasznie smutne uczucie, poza żalem za człowiekiem, ale w ogóle za jakąś. Końcem czyli, epoki, tak, prawda? Tak, końcem epoki, takim dosłownym bardzo. To też było, I też poczucie... było trudno, mm. y, trudno było w sumie pracować, prawda? Ja nie wiem, jakie ty wrażenia, wrażenia, ale z jednej strony trzeba było trzymać te emocje na wodzy i nie, nie poddać się na antenie, prawda? Nie, nie wylewać tego żalu własnego, bo każdy miał jakieś swoje emocje, tak jak Piotr powiedział, każdy to strasznie przeżywał, ale z drugiej strony nie można było tymi emocjami epatować, no bo, bo to nie moje emocje były najważniejsze, tylko właściwie wszystkie emocje, pojedyncze emocje były ważne, a z drugiej strony trzeba było oddać tą atmosferę właśnie rozpaczy, żalu, smutku, więc to było bardzo trudne. Jeszcze co ciekawe, że Włosi inaczej zupełnie reagowali. Pamiętacie te chwile, mm -hmm. kiedy arcybiskup Sandry chyba powiedział te słowa, odszedł do domu ojca tak. i nagle tam burzy oklasków na tak, placu. Tak, tak, tak. Ja pomyślałem, kurczę, ja chyba coś źle po włosku zrozumiałem, to znaczy, mm -hmm. że on pewnie powiedział, że ma się lepiej papież, mm -hmm. ludzie się cieszą i to nieprawda. Że, że zmarł. A włosi tak zareagowali na wiadomość, i może to bardzo piękna reakcja, że oto są świadkami, jak ich papież okay. idzie do nieba do Pana Boga. Więc to była taka naturalna reakcja, ale trochę nam obca. Ja, też momentami nie bardzo mogliśmy się odnaleźć, bo wtedy. Jedni ludzie tam rozpaczali, płakali, inni się uśmiechali, następnego dnia pamiętam młodych Hiszpanów, którzy śpiewali radosne piosenki pod oknem, bo śpiewali mu przez całe życie i oni sobie pomyśleli, pewnie chciałby posłuchać jak my mu śpiewamy, ale to była radosna pieśń. W Polsce wtedy, jakby ktoś radosny pieśni śpiewał na ulicy, nikt by tego nie zrozumiał, więc te reakcje były bardzo różne i też ciężko się było w tym odnaleźć. A proszę o powiedzieć o, o współpracy wtedy między mediami. Bo państwo pracowaliście w różnych redakcjach wtedy? Tak, I pracujemy i dalej. pracujecie i dalej. I dalej, <laughs> w, w różnych redakcjach. Spotkaliście się hmm. Państwo wtedy w tym, w tym czasie? Że myśmy się spotykali gdzieś na ulicach, tak, się tak widzieliśmy tak. i rozmawialiśmy ze sobą. Nikt z nas nie miał poczucia, że my jesteśmy nagle konkurencją, prawda? No, Byliśmy po prostu jednymi z wielu ludzi tam, którzy też to wszystko przeżywają, wykonują swoją pracę i, i chcą ją wykonywać dobrze. Tak, ale to też było wyjątkowe. Rzeczywiście pamiętam jeszcze, jak Jan Paweł II był w klinice Gemelli. Mhm. i Nie pamiętam, czy nam się to częściej zdarzyło, ale raz pamiętam, że byliśmy na kolacji taką dużą grupą tak. w ogóle wszystkich dziennikarzy tak. z Polski. Mhm. I, i wszyscy sobie dawali numery telefonów, polecali ludzi, którzy mogą coś powiedzieć. Kogo można nagrać, kogo nie. Tak. tak I to tak, oczywiście, tak. że można było wtedy się zastanawiać. Każdy oczywiście myślał o swoim materiale, jak go ułożyć, jak go zrobić, ale absolutnie to, to nie działało jak jakiś taki wyścig pomiędzy nami: tak. Ja będę mhm. miał, ty nie będziesz miał. Tak. To w ogóle wtedy się nie liczyło. 2 kwietnia dzisiaj jest taką, taką datą symboliczną w, w całej Polsce, na całym świecie. O, obchodzi się wspomnienie tego wydarzenia, ale. Czy nie mają Państwo uczucia, jak się dzisiaj przyglądacie temu, co się dzieje w Polsce? Czy tak naprawdę tego 2 kwietnia umierał taki ostatni autorytet? Człowiek, który był słuchany, ale też nie bał się mówić prawdy w takiej często trudnej prawdy? Bez wątpienia to w ogóle bez dwóch zdań. To... Myślę, że przez wiele lat Polska nie mogła sobie poradzić z tym na wiele różnych sposobów. Nikt nie mógł się odnaleźć w tym świecie bez Jana Pawła II. Znaczy, szybko stało się jasne, że nikt go nie zastąpi w taki sposób, w jakim istniał on przez ponad ćwierć wieku, a wcześniej jeszcze dłużej przecież. I nie wiem, czy do dziś się ogarnęliśmy. Może ogarnęliśmy się na tyle, że wiemy, że już nikogo takiego nie będzie i nie będzie takiego jednego autorytetu. O każdym można powiedzieć wszystko. Każdy autorytet można zbrukać, ośmieszyć, wykpić, wyśmiać. I, i, I naprawdę to jest rozpaczliwe, tylko że się do tego przyzwyczailiśmy, że nie ma takiego jednego punktu odniesienia, który jednak jest niepodważalny. Tak, bo papież zawsze był, tak jak powiedział, punktem odniesienia, czy to w sprawach kościelnych, czy to w sprawach. Yy... No, można powiedzieć nawet politycznym, kiedy tutaj na przykład trwała walka przed referendum unijnym między zwolennikami a... Przeciwnikami wejścia do Unii Europejskiej, to przecież papież powiedział um, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i zamknął tę debatę. Czy to jest korzystne, czy niekorzystne? To on był tym punktem odniesienia, który ustawił um, całą dyskusję w Polsce. No już nie mówiąc o tym, że e, polski Kościół e, trochę się rozleniwił e, przez lata pontyfikatu Jana Pawła II, bo właściwie nic nie musiał um, ustalać, nic nie musiał żadnej strategii ustalać. Wszystko było w Watykanie. Co papież powiedział, to tak miało być. A teraz. No, widzimy, co się dzieje z Polskim Kościołem, więc to jest też ten brak tego autorytetu, który był tam. Też myślę, że Kościół mają takie poczucie, że to co mówi Kościół tu, trochę to co mówi proboszcz w maleńkiej parafii, to tak trochę to jest głos Jana Pawła. A nagle jak go nie ma, to mhm. Kościół musi na ten głos zapracować na to, żeby być słuchanym. I wypracować, i wypracować ten głos. Tam, bo do a tej jeszcze pory... jaki ten głos jest, bo to jest pewnie bardzo uproszczony podział na ten Kościół toruński, łagiewnicki. Tak. To jest bardziej mhm. skomplikowane, bardziej rozmyte, ta granica gdzieś się przesuwa. Ale no, kiedyś to było nie do pomyślenia jednak. A, a a potem nagle myślę, że wielu wiernych trochę się zagubiło. Papieża… Hierarchów też. Hierarchów też. Papieża już nie ma z nami, ale pozostały jego teksty, encykliki, teksty bardziej wymagające takiego intelektualnego namysłu, ale także, także sformułowania, które, na których do dzisiaj są powtarzane. Ta dziewiąta rocznica śmierci jest też szczególna, no ponieważ jest to, jest to rok, w którym Jan Paweł II zostanie kanonizowany już 27 kwietnia. Państwo jakoś szczególnie jako dziennikarze przygotowujecie się do tego, do tego okresu kanonizacji? W redakcjach. No, każdy się przygotowuje. Pewnie, oczywiście. Czy to jest jakoś specjalna też ramówka, powstaje? Nie wiem, takie rzeczy można zdradzać w ogóle, no, to, ale to. Trochę, no jeśli tak. mogę powiedzieć o nas, to oczywiście, że tak. No, myślę, że to będzie taka ostatnia narodowa wielka pielgrzymka do Rzymu na pewno i ostatnie takie wydarzenie, kiedy przez, no tak myślę, że przez te trzy dni, powiedzmy od piątku do niedzieli, mhm. no prawie nie będzie innego tematu. Pewnie tak, trochę tak. wcześniej, ale już piątek, sobota, niedziela tak. to na pewno. I będą na różne sposoby radosne, poważne, bardziej, serio, mniej serio przypominane jego słowa, sytuacje, wydarzenia, zdjęcia, gesty, cała biografia, cała historia, ale to jest wciąż uderzające, jak nieprawdopodobnie bogate to było życie symboliczne dla tego stulecia. Od samego początku no, rodzi się prawie razem z Polską niepodległością, potem ta druga rzecz, pospolita, wojna, PRL, wszystko co się działo wtedy, zanim został papieżem. Papież, jak się świat zmieniał, to absolutnie. I jak on no, go zmieniał? Jak też... on go zmieniał, tak. A jak młodym ludziom w takim razie opowiedzieć, opowiedzieć o Janie Pawle II, żeby to nie były tylko gesty, kremówki, te wszystkie takie sformułowania, które, które pamiętamy? Ale raczej właśnie pokazać, pokazać jakiego myśliciela czy przywódcę, także duchowego, a może tak, także wyznacz, osobę, która wyznacza pewne kierunki, jest na to szansa, żeby jeszcze takiego Jana Pawła II przywrócić. Ja się zawsze wzruszam, jak oglądam um, transmisję z Westerplatte. Um, nie wiem, czy pamiętacie, to był 87 rok, papież do młodych na Westerplatte. I dla mnie to jest um, jedno z najbardziej fundamentalnych przesłań papieża, które on skierował właśnie do młodych ludzi, znaczy nie tylko do młodych ludzi, ale to było jednak spotkanie z młodymi. I te słowa musicie od siebie wymagać, nawet jeśli od was nie wymagają, to, to one zostają. I to, to wcale nie jest źle, jeśli przypominamy właśnie gesty, przypominamy słowa, nie zasklepiamy się w tych kremówkach, prawda, które stały się już takim, mówiąc krótko, symbolem lekkiego obciachu, bo, za, bo trochę myśmy też przesadzili, prawda, ciągle mm. epatując tymi, no, tymi kremówkami. Ja byłam wtedy w tych Wadowicach. Nie wiem, ty byłeś w Wadowicach ja wtedy? Studiu Warszawy. A, w studiu w Warszawie. A ja byłam wtedy w Wadowicach. Nie, no to, to było naprawdę coś nieprawdopodobnego. I myśmy chyba troszkę sami... Przegięli, mówiąc krótko. Że za, za, tak żeśmy zbanalizowali te kremówki, a szkoda. Natomiast e, właśnie wracając do takich e, wystąpień jak na Westerplatte, to mi się wydaje, że te słowa są tak aktualne, a papież był wtedy młody, e, radosny, potrafił fantastycznie złapać kontekstymi młodymi, więc możemy to puszczać na okrągło i to się nigdy nie zdezaktualizuje. To jest zawsze coś, o czym e, rozmawia się także z młodszymi reporterami, ale zawsze jak, są jakiekolwiek tematy dotyczące Jana Pawła II. To najważniejsze, żeby w temacie o Janie Pawle II pokazywać jak najwięcej Jana Pawła II. Znaczy brzmi to banalnie, ale nie za dużo ekspertów, przemyśleń teraz, zdjęć, pomników. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jego cytować. I to jest nieprawdopodobne, jaką to ma w sobie siłę. No, przeróżne fragmenty, jego pielgrzymek, wystąpień, słów, wyjście na balkon. No, jak porównać wyjście na balkon? Pierwszy, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, to mówię to z całym szacunkiem, ale wyraźnie, Benedykt XVI hmm? taki zagubiony, tak, oj, ta totalna nie tak, taka, tak, tak, tak. skromny pracownik tak, winnicy pańskiej, myślę, tak. Franciszek trochę też, no, to nie było porywające przemówienie. A Jan Paweł II wychodzi Spaniel? jak papież. To było niesamowite, że on od razu na tym balkonie był takim papieżem, jakim świat go znał do końca, choć oczywiście z czasem tracił siły, ale to nie było tak, że na naszych oczach on dopiero zastanawiał się właściwie to, co on miałby robić w tej roli. I co powiedzieć. Tak. On wyszedł i nagle świat zobaczył. A, okej, okay, no to mamy przywódcę. To działa. I od pierwszych sekund to niesamowite. A potem było jeszcze wiele tych balkonów i okien. Ja to wam trochę zazdroszczę, muszę powiedzieć, bo macie taką kopalnię archiwów, mówię o telewizji Publicznej. Ja pamiętam, że jeszcze jak ja pracowałam w telewizji publicznej, kiedyś się dokopałam do jakichś takich nagrań z Gniezna, których nie znałam, no bo to wtedy to ja jeszcze też nie byłam za bardzo świadoma wszystkiego, ale to było Gniezno bodajże, 79 rok, i znalazłam papieża śpiewającego z tłumem. I to było po prostu dla mnie takie odkrycie, więc ja szczodrze zrobiłam jakiś materiał, szczodrze te wszystkie piosenki, to wszystko tam zawarłam, dokładnie zgodnie z tą receptą. Im więcej papieża, tym lepiej. Ale to, to też ciekawe, jak teraz świat się zachwyca. I może słusznie, bo to są ładne zdjęcia, jak Franciszek bierze dziecko, pocałuje, tak? mhm. no, że on pojedzie samochodem, autokarem. To takich sytuacji z Janem Pawłem II było tyle. No jak on staje w oknie, mówi, idźcie, spać, no przecież tak, to wszystko, tak, co on tak, robił. Tak, tak. To było nieprawdopodobne. Albo A o te... tym Pietrku, A ten Pietrek to sam stał, prawda? A przecież to było w czasach, Ledwo wcześniej papieże noszono w lektyce. Tak. To w ogóle my, te młodzi ludzie do głowy im nie przyjdzie, jaka przepaść dzieliła kiedyś papieża i wiernych, którą on zasypał w ciągu no, pierwszych dni pontyfikatu. Hmm. To, to Teraz mówimy, że Franciszek, taki rewolucyjny, on tu zmienia tak kościół. no Może też, może trochę na tle poprzednika. I też czasy się zmieniło, to jest inaczej, prawda? Ale jednak to, co robił Jan Paweł II, no, I nie to była rewolucja. To tak? rewolucja. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję. że znaleźli Dziękujemy. Państwo czas na nasze dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.